Hej, cześć, siemano wszystkim ludzie z tej strony, Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Zagrajmy w Ruined King. Lecimy dalej. Wracając do mojej rozkwiny a propos tych zabezpieczeń. Celu udręki. Stawiam je to, ponieważ to są... Mamy tutaj cele z jedną... Bitkę. Jedną latarnią, ale były te cele, drzwi, ale były też przejścia, gdzie było na samym dole, zaraz przed tym wejściem do tego miejsca. Było przejście z trzema latarniami. Więc ciekawie, jak my ulepszymy ten amulet, który nam aktywował tamte... który aktywował nam tamto widmo. Łatwo. Musiało boleć. Zabicie celu gwarantuje dodatkowe 20% złota. Przez jedną turę. Aha. Okay. Godne podziwu. Come on, really? Trzeba było nie zaczynać. Co tu się stało? Okej, mewka ma awans, chociaż nie wiem dlaczego. Szybki krok. Trzeci level umiejętności. Przydzielmy ten punkt od razu. Okej, Dobra, nie, po kolei. Gwarantuję dodatkowo po użyciu te 4 punkty przeładowania. Dodatkowo szybkości. Nie, czekaj, ja muszę te runy przejrzeć. Pokaż mi Ari. Przy zabójstwie zadaję wrogom tyle obrażeń. Ja cię sunę. Ale on tam miał 3000 jeszcze, go to złaszotowało. Co to miało być, przepraszam bardzo. Okej, okay, salę reliktów. Czyli tam mamy iść najpierw, ale ja tu się także przejdę z tego. O! Ty, ktoś z bólu tu jest! Podobrowałem. W celi siedzi mężczyzna, z trudem utrzymując się w swojej pozycji. Ledwo trzyma się przy życiu, a jego twarz i ręce pokryte są otwartymi ranami. Spogląda na ciebie swoim jedynym okiem, w którym widocznie gaśnie blask. Jesteś z nimi. Ty wciąż żyjesz. Przybyłem na wyspę z nadzieją na lekarstwo. Nie! No nie! Kurde! I w takich sytuacjach nie lubię właśnie tych. Dobra. Dobra, chciałem trzeci level ulti brama zobaczyć, no ale... Kurde, potrzebuję tutaj Eloy. Ej, czy... Nie, bo ta Ari jest dobra. Dobra, to spróbujmy. Spróbujmy w takim razie zamiast Yasuo wziąć sobie Eloy. Bo
Słuchaj teraz, bo z takimi obrażeniami to nawet Eloy robi, czyli Eloy, nawet ten. To nawet Ari może tu być moim ADKR. Czy APKR. Wszyscy mam tak trochę tego i tego ma. Na szczęście ogniwo jest blisko. Tak, 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 wciąż żyje. Błę. Na jego twarzy maluje się ulga. Ciało mężczyzny nareszcie się rozluźniło. Nie sądziłem, że zastam tu wytchnienia. Dziękuję. Ulga nie trwała jednak długo. Wyraz bólu szybko wraca na oblicze mężczyzny. Nie mam wiele czasu. Masz. Mnie się teraz nie przyda. Po raz ostatni uśmiecha się. Nagle zaczyna oddychać szybko, bierze kilka płytkich wdechów, po czym powietrze opuszcza jego ciało za sprawą nienaturalnie długiego wydechu. Kolejny wdech już nie nastąpił. Mężczyzna nie żyje. Kula przepływów Ulani. Okej. Nie wiem czemu, ale brzmi trochę jak... Oj, patrzcie, widzicie? Tu. No i tu jest za silne. Czyli jakoś by się przydało zupgrade'ować. O ty skubańcze! Jak przyszedł za plecu. Kurde, będę musiał sprawdzić te kule. Ale jakby kula w Ulani przez 2A? Normalnie jakby od Darkina to było. Czy od Darkiny. Jak to gra sobie lubi mówić. Czy jak to Riot sobie teraz babka Darkin kobieta to nie jest Darkinka, to jest Darkinka. Nie wiem, nie ogarnę. Lekcja! Jak to sobie tam Riot przemyśli, tak sobie to będą mieli. Tego świetnika jeszcze pobijemy. No i teraz już po prostu pokój do tego środkowego. Pasywka z tych rów Ari. Musiało boleć. O, jeszcze dodatkowa tura, jak miło. Dla nas to łatwizna. Okej, w ogniste świetniki i skażemy strach. Ustępują siły. Chwilowa zmiłka. To też czarna mgła widzę było. Okej, okay, tutaj mamy jedno latarnię. Jest celem fabuły. Moja nowa praca. Okej. Okay. Żywa dusza, wędrująca swobodnie. Iluzja nadziei, albo zwyczajnie śpieszność do grobu. Nie mam pojęcia, kim jesteś, ani jak udało ci się wydostać, ale innym przed tobą także się to powiodło i zawsze ginęli. Widzisz ten mechanizm? Wypuść mnie. Jak się tu znalazłeś? Jestem jedną z ulubionych zabawek Thresha, dlatego mieścił mnie tu wraz ze swoimi specjalnymi zbiorami. Ostatnio eksperymentował ze wspomnieniami, wycinał je, wkładał z powrotem nie te, co Co? Okej, to jest dość ciekawe. Żałuję, że mnie nie zniszczył i nie zakończył tego wszystkiego. No pewnie sam kto albo sam to kontrolował, albo, że tak powiem, wręcz nie chciał, abyś zginął. Co będzie, jeśli cię uwolnimy? Rozsądne pytanie. Ja ci nie pomogę, ale znam kogoś, kto będzie w stanie. Asystent piętro niżej. On może ci pomóc. Lepszy wasz talizman, ten szkarłatny amulet, byście mogli obejść o wiele potężniejsze zabezpieczenia. Bieda wszystko, jednak nie pamięta, jak to zrobić. Jak sprawimy, by asystent wszystko pamiętał? Użyjemy pamięci, ma się rozumieć. I co za przypadek, akurat mam jego pamięć. Czy bez swoich wspomnień nie wydaje się on zadowolony?
Można mu oddać jego pamięć, ale dzięki czemu wam pomoże. Dzięki czemu pomoże, ale jakim kosztem? O co chodzi z tą blizną? A, to. W tym miejscu Thresh próbował na mnie swoich dzieł. Za życia byłem kłamcą, więc pozbawił mnie umiejętności kłamania. Wyciął ją wprost ze mnie. Aha. Widzę, naprawdę istotą mgły można robić interesujące rzeczy. Wiesz, jak bolesna była prawda? Kiedyś nieustannie oszukiwałem sam siebie, teraz jednak muszę stawić czoła bolesnej prawdzie. Skąd mam wiedzieć, że mnie nie zaatakujesz? Zaatakowałbym cię. Zabiłbym, gdybym mógł. Ale wyczułam, że jestem o wiele słabszy od ciebie, więc to byłoby niemądre. Dobra, uwolnimy cię. To jedyna rozsądna prawda, uczciwe nemem, a konsekwencyjnie zastanowimy się później. Dobra, zobaczmy. Zaatakuje czy nie? Nie. Okej. Skrystalizowany wspomnienie. Jeszcze muszę to drugą rzecz sprawdzić. Ruch jest wszystkim. Nawet głaz pęka. Hurra! Też pierwszy level. O, prawda, Bolczyk. Więźnik w tej celi jest nieumarły, wygląda na śmiertelnika. Wciąż żywego, jednak cierpiącego niewyzwolonym Dane. Ja nie jestem już. Tyle czasu. Nie pamiętam już, kim jestem. Zabrał mój umysł, podział go na fragmenty, nie mam pojęcia, czy głosy, które słyszę z moimi, czy zasiadają przed tym dokumentami. Wszystko jest tak pomieszane, zagmatwane. Jest wysłannikiem śmierci. On nie zabija. Chciałbym, aby śmierć po mnie przyszła, zanim znów zrobi to Thresh. Potrzebuję dźwięku naszych krzyków, naszej agonii, żeby zaznać tego, czego pragnę. Zaznać własnej wszechmocy. Modlę się, żeby w końcu wypełnić cel, który dla mnie ma. Żeby w końcu pozwolił mi odejść, ale ty, tak, ty możesz mi pomóc. Możesz mi pomóc. Pęta, które tam leżą, to one mnie tu trzymają. Podtrzymują te odrobiny życia, która mi pozostała. Przetnij je. Zechciej obdarzyć mnie łaską. Przetnij. Czy nie wiem, jak Aloy to zrobiła, ale okej. Słyszę je, słyszę głosy moich dzieci, wołają mnie. Znów będziemy razem, już na wieki. O, masakrator. Dar łaskawcy. Nic więcej tu nie zdziałasz. No, z trupem ciężko to więcej zdziałać. Okej. Okay. Czy to będzie lepsze? Od tego, co teraz ma Pike, czy nie bardzo? Kryt tylko lepsze, nic poza tym. Dobra. Tak, obojczyk. O, nawet spoko do AI. Ma. O, i tu już są dwie runy, czyli potrzebuję się teraz, czy potrzebuję, teraz się muszę cofnąć właśnie.
tego ziomeczka. Inaczej dalej nie przejdę. Co to? Jak mam się... Umysł! Znów! Czuję! Zaspłam po policzku asystenta. Nie! Zabierzcie to! Proszę! Proszę! Daj mi wasz amulet! Co? On odzyskał wspomnienia, ale tak go przeraziły, że nie chciał ich i wtłoczył je w ten amulet? Ciekawe, nie to. Sezon 3 to pewnie nie zadziała. Dokładnie. Tu się trzeba cofnąć. O, co to jest? Aha, cele udrękę, bo niższe sale. Dobra, ale to jest dobre akurat, bo się tutaj bezpośrednio cofnąć z jakiegoś punktu. I od razu otworzyć ten... od razu otworzyć tamto przejście. To jest dość taki ciekawy czerwony klejn, jest ciekawe co robi. Serio? Wchodzimy do Sanktuarium Thresha? Nazwał mnie pachołkiem. Ten nadęty król nie ma pojęcia, jak się działa w Bilgewater. Krew, którą przelałem, wszystko, co utraciłem, on nie ma pojęcia. Ja też wywalczyłem sobie tron. Co? Wybudzasz się z drzemki? Teraz to widzę, Gangplanku. Jesteś człowiekiem przeznaczenia. Uwolnij mnie z tego miecza. Razem poszukamy przeznaczenia. Mojej królowej i twego królestwa. Ha, nie jestem głupcem. Przywołam cię w odpowiedniej chwili. Kiedy ten demon Thresh ci każe? Ten amulet, który nosisz, zapomnij o takich sztuczkach. Rządźmy wspólnie, z moją królową u boku. Twoja królowa nie żyje, a dzięki temu amuletowi będziesz służył mnie. Thresh ci to powiedział? Nie muszę dyskutować z martwym od dawna królem. Mam do zaplanowania triumfalny powrót. A gdzie w ogóle jest ten demon? Królowo! Ten głupiec nas nie rozdzieli! Zmiażdżę jego duszę niczym jajko pod butem i powrócę do ciebie. A nie, dobra. Do sal reliktów przechodzimy. Ale na bank jesteśmy coraz bliżej tego Sanktuarium Thresha. Coś mi się wydaje, że ono będzie właśnie w tym... Ej, kurde, nie chciałem się cofać. To będzie właśnie w tym... w tej hipotece. Z samym gniewem jest to Sanktuarium. Nie cofnę się. Wszystko musi być w ruchu. Powoli levele do przodu lecą, to mi się podoba. Jak to wygląda tu? To jest skarb i elementy fabuły. Tutaj to samo. Czyli do biblioteki agonii powinienem się udać. Kolejne na trzeci level.
Jak Smooth Criminal. Słodki zapach żywego ciała. Ktoś uciekł ze swojej klatki. Figlarny stwór ślęcza nad księgą i spogląda na ciebie podejrzliwym wzrokiem. Co za bezczelność, by tu przychodzić, choć nie jesteś pierwszym głupcem, który sprzeciwia się boli Thresha. Chochlik wciągał głęboko powietrze, delektując się twoim zapachem. Od lat nie miałem tu gości. Może zatem się zabawimy. Dam ci jakąś księgę z mojej kolekcji, a ty musisz jedynie odpowiedzieć na kilka pytań. Poprawnie. Co się stanie, jeśli zawiodę? O, zabiorę coś tobie, ale nie martw się, nie będziesz za tym tęsknić. Wezmę tylko odrobinę twojej esencji. Spokojnie, przeżyjesz, dojdziesz do siebie. Dobra, pytaj. A, czyli zagadki. Wszystko przeze mnie przenika. Mogę dodać sił, ale z czasem je odbiorę. Niekiedy jestem ledwie ziarnami piasku. Wszystko przenika, dodaje się odbieram czas. To było łatwe akurat. Trwam w nieustannym ruchu, niepewnym i nieprzewidywalnym. Ograniczyć mnie nie oznacza kradzież mej potęgi, gdyż jedynie brak jakichkolwiek więzów wyzwala moje okrucieństwo. Kochają mnie żagle, niektórzy tak mocno, że na wieki staje się ich łożem. Czym jestem? Ocean albo wiatr? Wiatr? Kurde. Jednak ocean. Ocean? Tak. Kurde, żagle mnie zmyliły. Można mnie przekazywać i dzielić na przestrzeni wielu pokoleń. Korzysta ze mnie grupa osób, lecz gdy dystans jest zbyt wielki, przybieram inną formę. Koniec końców wynagradzam ci wszelkie wysiłki. Posiadanie mnie symbolizuje pewnego rodzaju status. Sztuka, język, waluta. Waluta? Tak. Bardzo dobrze. Na koniec ostatnie pytanie. Jestem czymś, przed czym nie możesz uciec. Nigdy się nie męczę, nie potrzebuję odpoczynku. Mimo, że mnie nie widzisz, każdy z nas stale zmierza ku sobie. Honor albo przeznaczenie. Przeznaczenie? Tak. No cóż, mowa to umowa. Chyba jestem ci coś winien. Nie, żebym długo tęsknił za tą księgą. Po prostu odzyskam ją później. Po twoim trupie. Modlitewnik. Okej. Okay. To jest co? Na początek wyzwania? W jakimś sensie, na początek wyzwania. O, i to akurat przypływa, miałem to sprawdzić wcześniej. Wiecznie kłębiący się dym zamknięty we wnętrzu tej kuli tworzy cieniste macki, które rozpływają się, by znów wyłonić. Ten przedmiot można złożyć w ofierze naga Keiborosie na dziobie statku znajdującego się w studni Matki Węży. Okej. Okay. I modlitewnik zawiera symbole w dawno zapomnianym języku. Dobra, po co mi to? Czy po co mi on właściwie? Dobra, mogę tam troszeczkę dosyć. Twarzy? Tak jakoś bardzo? O, świat duchów tom trzeci, mnogość tajemnic, świetnie. Pistolety strażnika kapitana, wypchany Jord, znaczy się, i trochę rzeczy. A tu jeszcze jest skar. W którym miejscu? A ty, patrzcie go. Jest niewidzialny, jak nic. Na coś tutaj wchodzę, na pewno tą skrzynię. Tutaj. Płomień jaśnieje nieskończoną energią. Ze ścian pomieszczenia dochodzą szepty błagające, by ktoś spojrzał głęboko w ogień. Kto powinien? Chwilę oj spojrzy. Gdy odwraca głowę, znajduje się w innym miejscu i spoglądany na mury świątyni bólu. Kapłanki i kapłani to wchodzą, to wychodzą z sali, w której się znajduje. Klęczy przy ołtarzu pogrążony w medytacji. Co byłoby skłonna dać, by ochronić swoich ludzi? Kapłanko, dałaś z siebie tak dużo, lecz czy byłabyś w stanie oddać część swojej życiowej energii, by chronić swoich najbliższych przed złem? Tak. Jak sobie życzysz? Ej, darów to miałem. Włoskie kadzidło.
Okej, co to jest za rzecz? Pistolety. Są gorsze oczywiście. Boskie kadzidło. Jedno wciągnięcie zapachu tego kadzidła do nosa wystarczy, żeby cały świat na chwilę stracił ostrość. Okej, czy Ali będzie miała coś innego? Płomień powoli zmienia swój kolor na fioletowy, po chwili staje się duchem. Ari rozgląda się wokół i zauważa, że teraz jest w Joni. Stoi pośrodku ogromnego dzikiego lasu u podnóża niesamowitej góry. Duch figlarnie myszkując przy korzeniach jednego z drzew spogląda cierpliwie na Ari. Czy możesz dać mi część swojej esencji? Po prostu je posmakować? Ari myślała, że to duch do niej przemawia, jednak głos stawał się dochodzić z innego miejsca. Dam ci część mojej mocy, by wesprzeć swoje przyjaciół, lecz Ari by musi dać mi część swojej. Okej. Abraum? Nagle przenosi się do Freljordu, a ogień, któremu się przygląda, okazuje się być ogniskiem w jego wiosce. Otaczają go przyjemne twarze, tym osób zgromadzonych wokół ognia. Jeden z towarzyszy ma jednak poważne oblicze, a zamiast brać udział w wysokich rozmowach, patruje się w Brauma. Mówi, że jego mówi, ale jego usta nie poruszają się. Braum ledwie słyszy niewidzialny głos. Powiedz mi, Braum, czy oddałbyś część życia, by pomóc innym? Odrobinę swojej życiowej esencji, by chronić swoich bliskich. Tak. Okej, czy po prostu opis jest inny, ale przedmiot jest jeden, a ten sam do znalezienia. Grupowe uzdrowienie. Jeszcze tyle wystarczy. Okej. To teraz tego zgarniamy skarby i elementy lore. Już prawie 40 minut prawie! Mgła jest za gęsta, by tam wejść. Wypaczek. Szaty wiatru. Kryształ do wędkowania. Okej, tutaj element lore. O, festiwal duchowego rozkwitu! Dochodzą mnie głosy o festiwalu w pierwotnej krainie, gdzie obcuje się ze zmarłymi. Jakże intrygujące muszą być rozmowy z tymi, których dawno nie ma na tym padole. Moi goście z Joni wspominają o jakimś świętym kwiecie. Mówią, że kwitnie, kiedy dusze zmarłych są w pobliżu. Muszę się temu przyjrzeć. Byłoby to przełomowe odkrycie i zapewniłoby lepsze poznanie duchowego wymiaru, a możliwe też, że tak zwanego życia po śmierci. Koniecznie muszę zdobyć jeden z tych kwiatów. Może zamówiłby się w mojej latarni? Ohoho! Ja cię sunę, to treść to napisał! Okej, w tym miejscu, tutaj, nie przejdę, bo mgła jest za gęsta. Pytanie, dlaczego jest za gęsta? I drugie pytanie, jak czekaj moment. A czy aby przypadkiem Yasuo nie byłby tutaj dobrą opcją? Dobra, czekaj. Zbiegł kolejny więzień. Wasz zapach każe mi sądzić, że nieumarła klątwa nie skadziła jeszcze waszych istnień. Przynajmniej na razie. Interesujące, jesteście posiadani tego amuletu. Do tej pory udawało wam się go nasycić, ale wasze szczęście dobiegło końca. Tylko ja mogę zezwolić na dostęp do wyższych poziomów, a żaden więzień Thresha nie otrzyma mojej pomocy. Urządzenie znajdujące się w pośrodku pomieszczenia wiruje w nieregularnych odstępach czasu, niemal hipnotycznie. Rozbrzmiewa leciwie zatrważający głos. Określ cel swojego przybycia, nie proszę go. Określ cię, czyli goście. Kim jesteś? Możecie mnie nazywać Amon. Wy nie musicie się przedstawiać, już wszystko o was wiem. Zawirowania niższych poziomów zawsze do mnie docierają. Czy jesteś uwięziony w tym urządzeniu? Uwięziony? Jakże ograniczony sposób postrzegania. To nic więcej niż miejsce, w którym w tej chwili przebywam. Czy ty uważasz się za więźnia materialnego wymiaru? Jestem tu w tej chwili, kiedy indziej mnie tu nie będzie. Mogę stąd odejść, ale pobyt tu dostarcza mi uciech. Wszystko to możesz zmieniać się, jak wy to mówicie, w mgnieniu oka. Czy służysz Threshowi? Znów zawężasz spojrzenie na sytuację. Czy powietrze służy twoim płucom? Czy ty służysz drzewom, które żyją, tym, co ty wydychasz? Nie, one istnieją w tej samej przestrzeni, podporządkowane prawom, które w wątpliwy sposób wiążą się z ich pragnieniami. Te proste schematy, którymi się kierujesz i które narzucasz każdej napotkanej istocie, aby tylko wszystko do siebie pasowało, to naprawdę są męczące. Czy to ty kontrolujesz bramę? Nie, nie mam kontroli nad bramą.
Mam kontrolę nad tym, kto wchodzi, a kto wychodzi przez te bramy. Co jest na wyższych poziomach? To bez znaczenia i tak nigdy ich nie zobaczycie. Równie dobrze mógłbym opisać wydarzenia powieści zwykłej. Dłuższa? Nie ma w tym sensu. Co? Okej, chyba jakaś literówka, tak mi się wydaje. Czyli literówki błąd. Jeśli nam nie pomożesz, to dlaczego nas nie zaatakujesz, albo nas nie powstrzymasz? No nie dając nam dostępu, to w pewnym sensie nas powstrzymuje. Thresh nie był zbyt zadowolony, kiedy przedwcześnie urządzałem rzeź jego zabawek, więc zgodziłem się zaprzestać. Jesteście śmiertelnikami, przestaniecie istnieć, nim się obejrzycie. Poza tym widziałem ścieżki, którymi macie kroczyć, podążę z wami śmierć. Wielce mnie to raduje. Aha. Okej, czyli krótko mówiąc, chyba jesteśmy w dupie tak naprawdę. W sensie, jeśli chodzi o ten, o level amuletu, no bo kto wie, może będę mógł normalnie progresować. Moja nowa praca 3 na 5. Okej, okay, atakuję, czy... Nie? Nie mogę pogadać, miło. Proszę, już dość. Pozwól mi odpocząć, daj mi odpocząć. Nie służymy Threshowi. Wy nie jesteście z nim. Tak, teraz widzę. Czy wiesz coś o istocie sprzed twojej komnaty? Strażnik Amon. Uparty jegomość. Ale moc demona pochodzi z jego imienia, a właściwie z nieznajomości jego imienia. Jeżeli znasz prawdziwe imię demona, możesz zyskać nad nim kontrolę. Możesz wydawać mu rozkazy. Ale nie zdradził nam swojego imienia, prawdziwego imienia. Wątpię, czy sam Thresh je zna. Ale możliwe, że jest sposób. Mogę porozumieć się z moim mentorem, który wstąpił do świata duchowego jeszcze przed zrujnowaniem. On może mieć dostęp do tej wiedzy. Okej. Okay. Jak wygląda twoje życie przed przybyciem tutaj? Byłem mnichem w klasztorze Bractwa Zmierzchu. Zajmowałem się piśmiennictwem, spędzałem większość mojego czasu w książkach, przy tłumaczeniach, pilnowałem też spraw związanych ze skarbcem. Na imię mi było Omulan. Nadal je pamiętam, nawet po tych wszystkich latach. Nazwijcie tak jak chcecie. Po przeistoczeniu się czarnych chmur, po zrujnowaniu. Poszukiwałem pozostałych mnichów, ale oni nie byli tacy jak ja, postradali rozum. Byli zagubieni, nie byłem w stanie ich poprowadzić, moi bracia przestali mnie rozpoznawać. Upływ czasu jest tutaj zaburzony, pamiętam jedynie fragmenty z całych dekad. Jak się tu znalazłeś? Nie chcę dopuścić do siebie myśli, że mnie zdradzono, ale jakimś sposobem Thresh zorientował się, co robię. Prowadziłem zagubioną podróżniczkę. Kiedy już miała wejść na bezpieczny teren, z ciemności wyłonił się Hak. Nigdy nie zapomnę dźwięku jego uderzenia, ani uczucia, które mu towarzyszyło. Widziałem wyraz jej twarzy, jej spojrzenie, kiedy błagała o litość. Nie, mówiła, nie jestem gotowa, jeszcze nie jestem gotowa. Widzisz, śledził mnie, śledził ją, aby dopaść mnie. To moja wina, że ją złapał, to dziś nie daje mi to spokoju. Czekaj, strażniczkę? Czy on nie mówi teraz na przykład o Sennie? Troszkę by się pokrywało. Bo w sumie nie jestem teraz pewny, czy Lucian towarzyszył Sennie... był na pewno obecny, kiedy Thresh zabrał duszę Senny do latarni. Ale czy to się stało, kiedy Lucian był obok, czy Lucian po prostu nadbiegł i akurat zobaczył, jak Thresh zabiera duszę Senny. Nie pamiętam teraz dokładnie tego, jak to było. Bo to, co on teraz mówi, się troszeczkę pokrywa właśnie z historią Senny. Dostał tu ksiąg. To sprawka Thresha. Stworzył to miejsce na wzór mojego dawnego klasztoru. Ale to tylko wyblakłe odbicie. Bluźniercza drwina z miejsca, które niegdyś nazywałem domem. Czasem, kiedy czytam, on wypełnia moje myśli nieumarłymi potwornościami ku mojej udręce. Próbuje mnie złamać, pokazując mi tych, których nie zdołałem uratować. Dla każdej osoby obmyśla indywidualne tortury. Ale ja? Myślę o swoim ogrodzie. O czasie, który tam spędzałem, ciesząc się słońcem. Nie może mi tego odebrać, więc nie może mnie tchnąć. Nie widzę żadnych łańcuchów. Dlaczego nie opuścisz tego miejsca? Drzwi chronione są przed nieumarłymi. W moim stanie zniszczyłyby mnie. Okej. Okay. Jak możemy porozumieć się z twoim mentorem? Przez lata zapomniałem słów rytuału, więc na pewno potrzebuję modlitewnika! Panie, tak się składa, że jakiś mam. Mnich musi wytychać specjalne kadzidło, aby jego słowo dotarło do świata duchowego. Też mam to kadzidło. Na koniec, żeby zakończyć modlitwę, zadzwonić musi niebiański dzwon. Też mam ten dzwon, jak miło. Panie, trzymaj. Masz wszystko, wspaniale.
Od początku wierzyłem, że zdobędziesz te przedmioty, bohaterze. Chyba niech to się wszystko przetyguje. Czy rozpocząć rytuał? Tak. Zatem zaczynamy. Rozpoczynam modlitwę. Mogula, drogie dziecko. Na serce krwawi. Co ci się stało? Jak mogę ci pomóc? Mistrzu, mam ci tak wiele do powiedzenia. Mam jednak sprawę cierpiącą zwłoki. Czego tylko zapragniesz, Amulanie? W pobliżu znajduje się istota uwięziona w naczyniu. Nazywa siebie Amon. Musimy znać jego prawdziwe imię. Rozumiem. Chwila. Tak, oto ono. Jego prawdziwe imię brzmi Amon Agoras. To taki błysk był, jakby błyskawica walnęła za oknem. Omulanie, bądź ostrożny. On jest niebezpieczny. Będziemy ostrożni, mistrzu. Kończy nam się czas. Nie mogę długo podtrzymać rytuału. Wezmij mnie, gdy tylko będziesz mnie potrzebować, drogie dziecko. Gdy tylko będziesz mieć siły. Modlę się, abyśmy się spotkali ponownie. W przyjemniejszych okolicznościach. Kadzidło się wypala. Okej, czy ja mogę wezwać ziomka jeszcze raz? Ja muszę odzyskać siłę. Nie jestem już młodzieniaszkiem. Masz ponad 1000 lat na karku! Amon Agoras. Więc jakby logiczne, że nie jesteś młodzieniaszkiem. Muszę odzyskać siłę, nie jestem już młodzieniaszkiem. Mogę to... Nie, nie chcę z nim gadać. Chcę to otworzyć. Ale kurde, widać bardzo, że im dalej w fabułę, tym więcej mam... Znaczy, więcej mam tego. W sumie czekaj, zobaczmy, czy to faktycznie... A jest brama i to właśnie na ten trzeci level, dobra. Wymów prawdziwe imię. Amon Agoras. Co? Nie! Skąd? Nie masz się! Zastanów się, zanim wypowiesz kolejne słowa! Pozwól nam przejść przez bramę. Wyciągnij amulet przed siebie! Już napełniłem go moją mocą. Zadowala cię ten rozkaz? Żebyś wiedział. Minęły milenia. Nigdy tak nie cierpiałem. Słyszę. Słowo szybko się niesie. Nie ma sensu zostawać. Amon Agoras znika z tego wymiaru. No dobra. Okej. Cele udręki mnie teraz interesują. Było chyba... Kurde, dobra, to nie było dokładnie to, co chciałem. Ale jest to też... Jest to to miejsce, które chcę zrobić. Artefakt znajdujący się w centrum pomieszczenia pulsuje mroczną energią, gdyby zwiastował nadejście nieopisanej katastrofy. Masz poczucie, że artefakt wysysa z ciebie część twoich sił życiowych? Zbliżanie się do kryształu może być niebezpieczne. Nie wiadomo, kiedy będziesz w stanie wyzwolić się z jego mocy. Kryształ koszmaru zwodzi twoje zmysły, przejmując kontrolę nad twoim umysłem. Znikształca i wypacza twoje myśli. Wciągając się do stworzonej przez siebie sfery koszmarów. Jeżeli ulegniesz, odwrót stanie się niemożliwy. Jeżeli odejdziesz lub ci się nie powiedzie, stracisz trochę zdrowia. Poddaj się. Twój umysł wiruje, mijając na swojej drodze gęste kłęby dymu i duchy. Swoją podróż kończy w miejscu nieznanym, wewnątrz umysłu, który nie jest do końca twój. Jesteś więźniem. Zaczyna się... Nabrocze strażnik pod celą. Potem czujesz trzęsienie ziemi i uderzenie, któremu towarzyszy wrzask strażnika. Ze swojej celi dostrzegasz zmiażdżonego strażnika. Jest on w zasięgu ręki. Chwytasz jego nogę i przyciągasz do celi. Zauważasz przytroczony do jego paska pęk kluczy oraz kaptur skrywający jego twarz. Weź pęk kluczy.
Znajdujesz odpowiedni klucz i otwierasz swoją celę. Drzwi otwierają się na oścież, a ty wychodzisz na korytarz. Zauważasz, że w celach podobnych do twojej zamknięto innych więźniów, ale całe to podziemne więzienie może się w każdej chwili zawalić. Ucieknij. Piętro znajdujące się na powierzchni rozciąga się szeroko, tworząc otwartą przestrzeń z potężnymi filarami, stojącymi na skrajach komnaty oraz zdobionymi sklepieniami. Przez otwarte drzwi wpada tu jasne światło. Nagle w bramie staje jakaś postać i blokuje promienie słońca, rzucając cień na posadzkę, a ty zdajesz sobie sprawę, że z mroków pod sklepieniami obserwują cię tysiące oczu, a postać odziana jest w ciemną pelerynę, przy pasie ma różdżkę zniszczenia. Sięgnij po różdżkę, wysłuchaj. Przybywasz jako świadek? Pyta postać stojąca w bramie, bez poruszania się i wiedząc, jak teraz znajdujesz się na progu drzwi tuż przed niezłomnym. Nie jesteś w stanie dostrzec rysów twarzy, ale jego obecność przyprawia cię o dreszcze. Przybędziesz pośmiertnie i nie zaznasz już więcej strachu, mówi. Postać sięga w twoim kierunku i chwyta cię, a twoje ciało przeszywa ból. Śmiertelne obrażenia zadane ci w koszmarze odrywają cię od wizji. Okej, czyli jednak trzeba było chwycić i sięgnąć po różdżkę. Zadane ci obrażenia były rozległe, a ból był prawdziwy do tego stopnia, że po wybudzeniu się z koszmaru musisz obrażenia. Dobra, kontynuuj. Oddaj się wizji. Czyli weźmę kluczy, uciekaj na powierzchnię, sięgnij po różdżkę. Nosisz różdżkę zniszczenia w kierunku postaci. Jeżeli takie jest moje przeznaczenie, niech tak będzie. Teraz wszystko dzieje się naraz, w tym samym czasie, mówi. Zaciskasz palce na trzonie różdżki zniszczenia, a stojąca przed tobą postać rozpływa się w powietrzu. Teraz już nic nie stoi między tobą a wolnością. Kryształ koszmar wynagradza cię za przetrwanie do samego końca scenariusza upiornego snu. Rytualny naszyjnik mocy. Kryształ koszmaru zamyka przed twój umysł. Okej. Okay. Nie jest do końca to, czego się spodziewałem, no ale nie będzie. Niższe sale, to mnie powinno interesować. Dobra, myślę, że najpierw zjemy i odpoczniemy, a potem zmienimy sobie postać. Myślę, że teraz zamiast brama weźmiemy Yasuo. Kurde, nie ma na tyle długiej walki, żeby odwołać to trzecie ulti. Niestety. A jeszcze trzecie ulti od MF-ki muszę wam pokazać, bo tego też jeszcze nie zrobiłem. Dobra, do Serliktów w takim razie. Zobaczmy, czy... się robiło, oczywiście. Przegryzłabym coś. Ciekawie teraz, czy Yasuo będzie w stanie rozwiać mgłę. Wygląda nieźle. Dobra robota! Naga Kaburossa się uśmiecha! A ty pomijamy oczywiście. O, a zobaczmy, co Yasuo będzie miał tutaj. Gdy Yasuo prosi się w błomień. Gdy mruga znajduje się z powrotem w Joni, pogrożony tacy na szczycie sporego klifu położonego nad wodą. W dłoni trzyma flet, a ciepło gryza zmagająca jego skórę pozwala mu się odprężyć. Co dało się pokonać tych, którzy ci zagrażają? Na dźwięk tych słów Yasuo niemal podskakuje i rozgląda się wokół w poszukiwaniu źródła. Niestety nic nie znajduje, może to tylko wiatr. Czy oddałbyś część swojej życiowej esencji, byście wraz z przyjaciółmi stali się silniejszym od swoich wrogów? No i myślę, że tak. Tutaj też się to poszło. Oczywiście kolejnego kandydata nie dostaniemy, ale dla samej tej interakcji fajnie to zobaczyć. Jasny gwint. O, świetnie, to, że się wrąbał. Zajmowaliśmy się sobą. A, Manel przyznaje.
to odnawiam. Wyczuwam strach. Jezu, te kryty. Łap! Nigdy nie zapomną tego. Zaczyna nam to wychodzić. Przepadnij! Musiało boleć. Tak to się robi. Prawda jest tutaj. O, to jest słonie. Czyści? To nie zabije niestety, ale... nie musi. Dopiero się rozkręcam. Może innym razem. Okej, walka była długa, ale przynajmniej eksplozję tylko dostałem. Zobaczmy, czy to zadziała. No oczywiście. O, król mórz, wędka, pieśń bohaterów i pamiętnik Nekrita, część czwarta. Jeszcze dwa skarby zostały. Jeden jest tutaj, który będę mógł teraz zdobyć, a drugi jest tutaj, który dalej nie wiem jak zgarnąć. Chociaż może chodzi o to, żeby całe to przejść bez ani jednego trafienia? Trzy, ja pierdzielę. Za dobrze bawię. Starożytny ramiennik. W dzienniku jeszcze kolejna rzecz do odbioru. Tym razem dla Pajka. Ekwipunek, nie ten ekwipunek. No i proszę, lepszy pod każdym względem. No oczywiście. Płaszcz złodzieja snów, pierścień Zoni. Okej. Zobaczmy. No, płaszcz widzę jest gorszy, niestety. Tutaj. Ta prosta peryna, w sensie... Przecież czekaj, co ja tu mam? Ten, no właśnie mam... Jezu, no właśnie, przecież ta tarcza jest zbudowana, to ja mogę to na... Ja to mogę zakląć normalnie. Dobra, Boże, jestem idiotą przecież. Dobra, godzina 10 na liczniku. No myślę, że to jest nawet idealny moment, żeby zakończyć materiał. Tylko oczywiście zakończymy w niższych salach przy ognichu. No więc ode mnie w pizze to będzie tyle.
i usłyszenie. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Wind King. Ja postaram się to jakoś tak w miarę skrócić. Tak mi to będzie tyle. Do zobaczenia. Cześć!